Eto wtorek, odcinek 37. Cześć, z tej strony Anna Serwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj odcinek na prośbę wielu osób, które pisały już nieraz w komentarzach o tym, że jest bardzo mało materiałów odnośnie keto-wege, czyli ketozy wegetariańskiej bądź wegańskiej, więc na pewno nie poruszymy wszystkich tematów, ale trochę przybliżę Wam ten temat. Zapraszam. Przede wszystkim nie ukrywam, że według mnie weganizm czy wegetarianizm nie jest najbardziej optymalnym stylem żywienia i tutaj nie chcę wchodzić w dyskusję i z kimkolwiek się kłócić. Wiem, że są różne powody tego, że rezygnujemy z mięsa czy produktów mięsnych, natomiast chociażby to, że nie możemy dostarczyć sobie z produktów bezmięsnych witaminy B12, świadczy o tym, że nie jest to dla naszego organizmu optymalne żywienie, ponieważ musimy coś suplementować z zewnątrz. Kolejna sprawa jest taka, że ułożenie diety wegańskiej, to już w ogóle, ale nawet wegetariańskiej pod keto wcale nie jest łatwe. Ja już od jakiegoś czasu prowadzę podopiecznych i układam jadłospisy wegetariańskie na ketozie. Nawet dla mnie, jako dla dietetyka, zbilansowanie tego wszystkiego zajmuje mi zdecydowanie więcej czasu, niż jeżeli mogę włożyć po prostu w ten jadłospis trochę mięsa. A oczywiście, możemy być na wege, możemy być na keto-wege, tak samo możemy po prostu się obżerać, przepraszam, parówkami sojowymi będąc wege, jak możemy się obżerać po prostu spalonym boczkiem i salami, będąc keto, i ani jeden, ani drugi styl żywienia nie będzie dla nas zdrowy. Więc co zrobić, żeby to keto-wege było dla nas zdrowe i było optymalne? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy być, jakby mieć taką dietę wegańską, ketogeniczną, to już będzie to naprawdę trudne, bo praktycznie odpadają nam wszystkie źródła białka, no prawie wszystkie, ponieważ wtedy też nie ma żadnych produktów odzwierzęcych typu jaja, typu nabiał. No więc tutaj naprawdę jest trudno i jeżeli ten sposób żywienia obierasz, to radzę zastanowić się, czy rzeczywiście jest Ci potrzebna ketoza, bo według mnie lepiej po prostu wtedy jechać na high carbie, bo tam możemy znaleźć odpowiednią ilość białka, jeśli chodzi o wegan. Natomiast jeżeli wchodzą nam jajka, jeżeli wchodzą nam jeszcze w ogóle ryby, to już jest w ogóle ekstra, orzechy, sery, jeżeli na przykład tolerujemy laktozę i nabiał jest dla nas ok, no to to będą nasze źródła, główne źródła białka. I przy właśnie takiej wegetariańskiej odmianie ketozy, moim zdaniem bardzo duże wyzwanie jest właśnie z odpowiednim zbilansowaniem białka. Ponieważ tłuszcze na ketozie nie muszą być tylko zwierzęce. Mamy olej MCT, olej kokosowy, mamy różnego rodzaju te dobre oleje roślinne, typu ogórecznik, rokitnik, olej konopny, olej jeleniany. Jeżeli mamy ryby, no to mamy oleje rybie, oczywiście awokado i olej z awokado, więc tych źródeł tłuszczu jest całkiem sporo. Część osób też korzysta z masła klarowanego. Natomiast węglowodany, wiadomo, są w warzywach i tak samo jak jesteśmy wege, czy jak po prostu jesteśmy w ketozie, uważam, że tych warzyw powinniśmy sobie dostarczać sporo, więc tutaj nie ma problemu. Ale jest też białko. Na ketoadaptacji przyjmuje się, że 15% makroskładników to powinno być białko. Może nie jakoś bardzo dużo, nie jest to dieta wysokobiałkowa, ale jednak to białko jest ważne. I akurat ja, z mojego doświadczenia wygląda to tak, że często osoby weganie, na przykład byli weganie czy wegetarianie, którzy do mnie trafiają w kontekście ketozy, bardzo często są albo bardzo szczupli, wręcz wychudzeni, albo mają bardzo duże niedobory, czy właśnie bóle kości, czy nawet w młodym wieku już problemy reumatyczne, ponieważ jeżeli nie mamy odpowiedniej ilości dobrego białka, to nasze kości nie są w dobrym stanie, nasze mięśnie nie są w dobrym stanie, nasz układ sercowo-naczyniowy nie jest w dobrym stanie i to białko nie za dużej ilości, ale jednak jest nam potrzebne. I teraz o tych źródłach białka, które oprócz jaj, ryb, orzechów i serów możemy dodatkowo wdrożyć do naszego jadłospisu.
Pierwszy, może mało oczywisty przykład, to różnego rodzaju białka w postaci sproszkowanej. Ponieważ często weganie, jeżeli mamy za sobą taką historię wegańską, to jechaliśmy bardzo często na różnego rodzaju koktajlach. No teraz na ketozie ciężej z tymi koktajlami, bo chociażby nie możemy go dosłodzić takiego koktajlu jakimś owocem, bananem i tak dalej. Natomiast jeżeli mamy takie przyzwyczajenie właśnie do picia koktajli, to możemy również to białko sobie w ten sposób dodawać. I jeżeli zbilansujemy taki koktajl dobrymi tłuszczami, czyli na przykład awokado, czy jeżeli jemy właśnie jaja, to nawet surowym wyparzonym jajkiem, czy żółtkiem, czy MCT, olejem kokosowym, to wtedy spokojnie możemy po białko sięgnąć. I teraz tak, możemy sięgać i ja bardzo polecam Wam, jeśli chodzi o roślinne źródła białka, białko konopne. Jest już również dostępne na polskim rynku białko z pestek dyni. W ogóle pestki też są bardzo fajnym źródłem tłuszczów i białka i pestki dyni to w ogóle jest rewelacja, ale mamy też białko z pestek dyni. Możemy też stosować białka serwatkowe, ale tutaj różnie z tą serwatką jest i różnie ją tolerujemy. Jeśli chodzi o białko sojowe, to ja ogólnie radzę z nim uważać. Ono, jeżeli je dobrze zbilansujemy, to nawet na ketoadaptacji soja może być dodawana. Natomiast po pierwsze, soja jest bardzo często modyfikowana genetycznie, więc jeżeli już po nią sięgasz, to zadbaj o to, żeby to było non-GMO. A po drugie, soja ma estrogeny i również podnosi jakby się nam poziom estrogenu w naszym organizmie. A obecnie bardzo dużym problemem jest właśnie nadmiar estrogenów, szczególnie u kobiet. Więc jeżeli mamy z tym problem, mamy jakiś PCOS i tak dalej, to nie polecam sięgać po soję. Natomiast jest takie białko jeszcze mało popularne w Polsce, ale specjalnie szukałam i znalazłam chyba na Allegro i jeszcze w jakimś sklepie możliwość zakupu tego białka. Ono się nazywa Sasha Inchi. To jest takie białko z nasion rośliny pochodzącej z Peru. To jest chyba jakieś coś grochowate. Natomiast to białko ma wszystkie, cały komplet aminokwasów. Oczywiście są to aminokwasy pochodzenia roślinnego, więc są one dla naszego organizmu mniej biodostępne niż te pochodzenia zwierzęcego, ale jednak, więc szczególnie jeżeli mieszkacie za granicą, to z tego co wiem, to już jest bardziej popularne, ale może warto też sięgnąć, jeżeli mamy rzeczywiście jakąś potrzebę dobrej jakości białka, również można sobie urozmaicić tą Saszą Inchi, jeżeli tak to się wymawia. Wracając jeszcze do soi, możemy sięgać, i to Wam zdecydowanie bardziej polecam, jeżeli już produkty sojowe, to fermentowane źródła. No wiadomo, tofu, czyli taki ser wegański, ale również mamy tempeh, mamy natto. To są fermentowane źródła soi, które też będą miały mniej węglowodanów, ponieważ produkty fermentowane mają ich mniej i są naprawdę całkiem dobrym źródłem białka. I ja na przykład, jak układam jadłospisy moim podopiecznym, to właśnie pod kątem wege sięgam po takie rzeczy. O, na przykład, już Wam tutaj mówię, sałatka ze szpinakiem i z tofu. To tofu nie ma wcale tak dużo, bo na 100 gram wędzonego tofu mamy 6 gram węglowodanów, z czego jeszcze połowa to jest błonnik. I bardzo fajnie to tofu na przykład się komponuje ze szpinakiem, czy nawet z selerem naciowym. Do tego można sobie dodać orzechy pekan, które też będą miały troszeczkę białka. Albo przykład na przykład, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o to mniej znane może w Polsce tempeh, zapiekanka brokułowo-kalafiorowa. Czyli na przykład sobie możemy wziąć takie fajne warzywa i na przykład z takim tempeh sobie zapiec. Albo na przykład natto możemy sobie włożyć w ketorolsy. Więc naprawdę tych przykładów jest sporo. Co jeszcze Wam mogę polecić, to na pewno spirulinę, którą możemy po prostu suplementować. Spirulina i w ogóle algi to są tak zwane morskie warzywa. One mają masę mikroelementów, masę składników mineralnych i warto po nie sięgać właśnie szczególnie na wege. Więc to też jest dobra rzecz, którą możemy stosować jako suplementację.
Polecam Wam również konopiankę, którą możemy zrobić na bazie właśnie nasion konopi. Ona jest bardzo bogata w białko, do tego sobie możemy dodać na przykład płatki drożdżowe. Ja wiem, że o płatkach drożdżowych krążą różne opinie, no ale jeżeli rzeczywiście musimy jakoś tego białka poszukiwać, to może warto. Możemy dodać sobie nasiona chia, możemy to zrobić na jakimś mleku roślinnym i wtedy to też będzie fajnie zbilansowane. Jeżeli nie bardzo lubicie same orzechy, to można na przykład zrobić masło orzechowe. Masło migdałowe będzie miało też sporo białka. I na przykład na słodko taki posiłek również, taki praktycznie, tak jak powiedziałabym, wege, na wege jemy takie często słodkie rzeczy, to również pod kątem ketozy też możemy taki posiłek bardzo fajnie sobie zbilansować. No i pamiętajmy, że też białko jest tak naprawdę w fasolce szparagowej, w szpinaku, w brokułach, więc w warzywach również troszkę białka znajdziemy, no nie będzie to wystarczająca ilość, ale suma summarum, jak to wszystko pozbieramy do kupy, to myślę, że jesteśmy w stanie to dobrze zbilansować. O suplementacji to myślę, że nagram jeszcze kolejny film, natomiast muszę Wam powiedzieć o kolagenie. Bardzo często kolagen jest też składnikiem niedoborowym u osób na diecie wegańskiej, a kolagen właśnie jest odpowiedzialny za to, że mamy zdrowe stawy, kości, skórę. To często kobiety wiedzą, bo te różne kosmetyki z kolagenem są promowane. I taki kolagen w wersji wege, bo ja zdaję sobie sprawę, że osobie, która jest wege, ciężko będzie sobie tak od razu ugotować po prostu zupę mocy na kościach wołowych, udowych, przepiłowanych i na nóżkach kurzych. Wiem, że dla niektórych osób jest to nie do przejścia, chociaż jest to najlepsze źródło kolagenu. Jeżeli jecie ryby, to ja też gotuję taką zupę na przykład na głowach rybich i na tym, co zostanie z ryby, jeżeli kupujemy rybę w całości. I też jest to rosół wtedy taki rybny. Natomiast jeżeli to nie przejdzie, to możemy ten kolagen po prostu suplementować i jest kilka typów tego kolagenu. Polecam Wam zwrócić uwagę na kolagen rybi, jeżeli właśnie możecie, albo na kolagen, który jest pozyskiwany ze skorupek jaj. On ma też dużo wapnia i jest dość dobrze dostępny i też już takie suplementy na rynku polskim znajdziecie. Natomiast więcej inspiracji myślę, że się będzie u mnie pojawiać w moim kursie, który mam nadzieję już niedługo też trochę o wege będzie, bo wiem, że niektórzy tego potrzebują, ale też już kiedyś recenzowałam Wam na kanale książkę Ketotarian. Wciąż uważam, że dr Will Cole naprawdę zrobił dobrą robotę, więc tu też znajdziecie trochę przepisów. Oczywiście one nie do końca są takie polskie, no ale można się zainspirować. Ja nie, szczerze mówiąc, osobiście nie korzystam jakoś bardzo z tych przepisów, bo staram się jednak moim podopiecznym też proponować rzeczy, które są takie łatwo dostępne w Polsce. No ale na przykład, o, tutaj mi się otworzyło, zobaczcie sobie. Krewetki, sauteed shrimps with white wine, garlic, chili and olives, czyli w białym winie krewetki z czosnkiem, papryczką i oliwkami, także no całkiem chyba takie proste i szybkie danie, owoce morza w ogóle, jeżeli jecie, to też bardzo polecam. Dobrze, to tyle w temacie keto-wege. Dajcie znać w komentarzach, czy ten temat Was interesuje. A jeżeli jakiś inny, to też dajcie znać. Ja staram się być w miarę na bieżąco z komentarzami i ciągle przygotowuję filmy w odpowiedzi na Wasze pytania. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!